Cześć, witam wszystkich kolegów hodowców. Słuchajcie, Dużo pytań było na temat mycia i dezynfekcji pojemników, gniazdek. Ja wam pokażę, jak ja to robię. Każdy robi to po swojemu, jedni wrzucają do zmywarki, drudzy myją ręcznie. No każdy jakiś ma tam swój sposób. Ja zawsze robię to na trzy pojemniki. W pierwszym pojemniku mam mycie w zwykłym płynie i w ciepłej wodzie. W drugim pojemniku mam Nobactel, tu akurat roztwór do Nobactelu, czyli taka lekka dezynfekcja. A w trzecim, tak jak zalecają, płucze, czyli po Nobactelu płucze, wrzucam je do czystej wody. Tu sobie chwilę popływają, opłuczą się z resztki tego preparatu. A następnie wrzucam je na suszenie. Oczywiście zawsze, zanim wrzucę do pierwszego pojemnika, wszystkie pojedełka namaczają się w pojemniku takim zewnętrznym, największym, w zwykłej zimnej wodzie, żeby dobrze mi po prostu odchodziło i puszczało, tak? Także ja w ten sposób to robię. I następnie gniazdeczka, jak i pojedełeczka schną sobie na mojej suszarce prowizorycznej. No i tak to u mnie wygląda. Dzięki i pozdrawiam.